Sorry. Dzisiaj sprawię, abrakadabra, czary, mary, nie kończ, nie kończ, że to, co zobaczymy, przyśni ci się w nocy. Będzie straszny. Budź się, mordo. I lecimy z odcinkiem. Gdzie jest kocyk? Zabrali mi go na dół. Znajmy, że na nim siedzę, żeby było cieplej w tyłek. Let's go. A, bo zapomniałem powiedzieć, że jest to oczywiście odcinek ze strasznych Totori. Oglądaj. Clown 4. Usłyszeliśmy płacz w środku lasu. Mam na imię Alex, a to wydarzyło się, gdy miałem 14 lat. O, ty stary pryłku. 2016 i temat klaunów był dość popularny. Tak, klaun z Koszalina, nie? To w Polsce jesteśmy? Co tu się dzieje? 16 i temat klaunów był dość popularny. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Moi rodzice pojechali w odwiedziny do moich dziadków. Tak, do cyrku. Zawsze nudziłem się jeżdżąc z nimi, więc ta. Tym razem postanowiłem zostać w domu. Przed telewizorem normalnie, typowy nastolatek. Postanowiłem zaprosić do siebie przyjaciół. Ziomeczki, Johna, Bruce'a, Sarę i Emmę. I tak nie zapamiętam imion. Przez jakiś czas graliśmy na konsoli, ta. Ale w końcu się znudziliśmy. Na dwa pady. Bruce zaproponował, żebyśmy poszli porobić coś w lesie. To był Mortal Kombat. Las był zaraz za moim domem, więc nie mając lepszego pomysłu, zgodziłem się. Porobić coś w lesie? Nie było tam zbytnio co robić, ale miło było pospacerować na świeżym powietrzu i żartować z przyjaciółmi. Kto pisze tę historię? Byliśmy tam przez około pół godziny, kiedy nagle usłyszeliśmy czyjś płacz. Zaczęliśmy spoglądać na siebie ze zdezorientowanymi minami. Dokąd nocą tu ptajesz? Co cholery jest? To jeżyk. To jest jeżyk na bank. Nie wiem, chodźmy to sprawdzić, odpowiedziała Emma. Kolejna mądra IQ 1000. W kierunku, z którego dochodził płacz, kiedy nagle zauważyliśmy postać siedzącą na drzewie. Na konarze! Gdy dokładniej się przyjrzeliśmy... Płonął mu konar, czy... czy nie bardzo? Gdy dokładniej się przyjrzeliśmy, dostrzegliśmy, że był to mężczyzna przebrany za klauna. John krzyknął do niego: hej, mięczaku, czemu płaczesz? Stawonogu! Poczułem się niepewnie i powiedziałem mu... Stawonogu, bo była taka piosenka: ryby, gąbki, mięczaki, stawonogi, ślimaki. I jeszcze czasem... Tyż. To było w Gdzie jest Nemo, także gimby nie znają. Poczułem się niepewnie i powiedziałem mu: stary, zamknij się. No, mięczaku, do klauna. Wpatrywał się w nas ze łzami w oczach. Cały jego makijaż był rozmazany. O nie. Miał na sobie czarną perukę. Zwolnili go. Biały strój w czarne kropki. Z pracy w żabce. Po chwili smutek na jego dostawach. Twarzy zamienił się w lekki uśmiech. Cześć. Dopiero ekipa. Po chwili zauważyliśmy, że w dłoni ma coś przypominającego maczetę. Kosa! Pokrytą krwią. To był od Gabena. Nagle klaun zaśmiał się i powiedział: jeszcze dzieciaki tego nie rozumiecie, ale zaraz przekonacie się o tym na własnej skórze. Aha! Krzyknąłem do wszystkich, żeby uciekali. Gierali. Każdy zaczął biec w innym kierunku, aż udało nam się spotkać pod moim domem. To się biegnie razem i walka jest! Sary. Jezu, rozdzielili się. Zadzwoniliśmy na policję. Gdzie Sara? Ci przyjechali na miejsce, o wszystkim im opowiedzieliśmy. Stresuje się bardzo. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem nielegalnych substancji. Mahiruanem? A na co tką, przepraszam? I zabił swoją żonę. A następnie okrył jej ciało białym prześcieradłem. Się pomalował? Podczas cenzura! Sara wbiegła do jeziora. Cenzura. Nie wiedzieć czemu, klaun po prostu odszedł, rezygnując z dalszego pościgu. A co z Sarą? Uratowało jej życie. O, nice. Zadzwoniłem do niej. Nie chciał brudzić makijażu, na bank. Był w sensie tak wymalowany, że... Bo on chciał TikToczki nagrywać akurat, nie? I tak wyszło, nie? Że po prostu stwierdził: dobra, jeszcze ktoś przyjdzie. I jeszcze to wykorzystamy. Więcej kontentu. More content! Zadzwoniłem do rodziców i opowiedziałem im o wszystkim. A oni nie uwierzyli. Powiedzieli, że już nigdy nie zostawią mnie samego w domu. W tym tygodniu. Dziś mam 21 lat. A jest sobota. I nigdy nie zapomnę o tym, co nas spotkało. I klaun. Bez takich! Czekałem na jumpscare'a za oknem. Won't see. Seba! Nie strasz! Bo się zemszczę kiedyś, zobaczysz. Poszliśmy do opuszczonej rezydencji. Nawiedzonej zresztą, nie wiem, podobno. Mam na imię Kenneth i opowiem wam historię o tym, jak wraz z moimi przyjaciółmi postanowiliśmy pójść do opuszczonej rezydencji. Czemu nie po polsku? Na przykład Krystian. Wszyscy żałujemy tej decyzji. Dobra, Krystian. Mam teraz 21 lat, ta. A to wydarzyło się, gdy miałem 14. Już nie mam kumpli. Od zawsze mieliśmy bzika na punkcie horrorów i strasznych historii. Żyżej. Więc pewnego dnia postanowiliśmy odwiedzić opuszczoną rezydencję. No i dzida. Która była zlokalizowana dość niedaleko od naszej szkoły. Dobra, idę z wami, ty. Opuściliśmy ostatnią lekcję i ruszyliśmy na naszą małą przygodę. Na wagary do opuszczonej rezydencji. Wam moich przyjaciół. Dawaj. Mają na imię Jeff i Jack. Gdy dotarliśmy na miejsce... A nie, Jacek i Jordan na przykład. Dlaczego to nie jest spolszczone? Ja już zapominam. Tamten Kenneth, Christian. Ja potem zapominam. Na miejsce, spróbowaliśmy po cichu dostać się do środka. Ta. Jednak drzwi były bardzo stare i dość głośno skrzypiały. To jakaś ta stodoła. Po wejściu, pierwszą rzeczą, która rzuciła nam się w oczy, był malunek przedstawiający ojca i syna grających w piłkę. W garniturze? Kurde, to jakiś nowy rodzaj... sportu, takie polo na koniach, ale bez koni, wiesz co chodzi, nie? No ale dobra, dajmy szansę. Powiedział nam legendę, która krążyła wokół tego miejsca. Że?
W rezydencji mieszkał 10-letni chłopiec, który miał spore problemy z nauką. On był księgowym! Za każdym razem, gdy dostawał słabą ocenę, ojciec zabierał go do piwnicy i go karał. Tańczyli tam. Chłopiec miał tego dość i postanowił zemścić się na ojcu. Cenzura! Cenzura! Sąsiedzi zorientowali Jezu, się, cenzura! Że dawno nie widzieli mężczyzny, więc postanowili to sprawdzić. Gdy nagle... Szukając go po domu, w końcu natrafili na jego ciało w piwnicy i z krzykiem wybiegli z rezydencji. Jaki NPC! Same się za nimi zamknęły. Chodzą plotki, że w nocy z rezydencji dochodzą dźwięki przypominające płacz lub śmiech dziecka. Albo kobzę irlandzką. Słyszeli nawet głos mówiący, muszę się zemścić. Tak, muszę kupę pewnie, nie dosłyszeli. Baliśmy się jeszcze bardziej, ale żądza przygody i eksploracji była silniejsza. I tak tam poszło. Piwnicę postanowiliśmy odwiedzić na końcu. No logiczne. Przedtem weszliśmy do wszystkich pomieszczeń na parterze. W pierwszym i drugim pokoju to nic nie znaleźliśmy. To będzie dobre. Jednak w trzecim, czyli ostatnim, znaleźliśmy książki, na których były ślady krwi. Bo on był księgowym, to są jego dokumenty. Z pokoju. Dokumenty to są jego. Postanowiliśmy wejść na górę, jednak wchodząc po schodach, usłyszeliśmy jakiś dźwięk. Zgodnie stwierdziliśmy, muszę do toalety. Przeciąg i ruszyliśmy dalej. Dźwięk, myślałem, że głos i stwierdzili pewnie przeciąg. No typowi w horrorach, no Scooby-Dooby-Doo po prostu. Nieważne. Piętro, wszystkie drzwi i okna zaczęły się otwierać i zamykać jak opętane. Co to za backroomsy, ty? Byliśmy przerażeni i nie wiedzieliśmy, co robić. Co jest? Nagle usłyszeliśmy złowrogi śmiech, a następnie głos jak z opowieści. Co muszę jest? Się zemścić. Zbiegliśmy na dół w kierunku drzwi, które były zamknięte. Pchałem z całych sił, próbując je otworzyć, ale to nic nie dawało. Nic mu nie zrobili. Na szczęście obok było stłuczone okno, przez które udało nam się wyskoczyć na zewnątrz. Tak. Odbiegliśmy kawałek i zatrzymaliśmy się, aby złapać oddech. To było na drugim piętrze, wtedy ty! Jeff wskazał palcem na jedno z okien, w którym stał wpatrzony w nas chłopiec. Ejo! Zaczęliśmy uciekać tak szybko, jak tylko potrafiliśmy. Nikomu nigdy nie powiedzieliśmy o tym incydencie. Kto to animuje? To koniec? O Jezu! I chłop się dalej nie zemścił, kasztana też nie strzelił. Nie dowiemy się, jak skończyła się ta historia. No wiesz, panzo? Ej, czemu tu ktoś? Vicio Gaming? Siemano, z tej strony Vicio Gaming. W tym filmie oglądamy dwie straszne historie. No to zaczynajmy. Jeśli chcecie więcej strasznych historii, to dajcie to łapę w górę się, i suba. Miałem 15 lat. Przed wejściem do mieszkania mieliśmy kamerę. Dzięki niej mogliśmy zobaczyć, kto dzwonił do naszych drzwi po Vicio, naszą nieobecność. Ty to komentujesz pewnego jeszcze? Pewnego dnia moja mama dostała nagranie wysłane z nieznanego numeru kratami, które mieliśmy dla bezpieczeństwa. Zdenerwowana mama nam krzywdę. To była pierwsza historia. Myślałem, że chociaż to skomentujesz, czy co? Zajebiste. Siema dzisiaj. Jak ja bym takie reakcje nagrywał, wiecie o co chodzi. W sensie puszczam historię i... To była pierwsza historia, teraz czas na drugą. Kierowca Ubera, mój ostatni kurs jako kierowca Ubera, tak jest. Mam na imię Witold, a ta historia przydarzyła mi się, gdy miałem 25 lat. Mamy Polaka! Pracowałem jako kierowca Ubera. Polako Lontano. Podobały mi się elastyczne godziny pracy, poza tym po prostu lubiłem jeździć. Był to kolejny pozornie zwyczajny dzień. Dobra. Dostałem zgłoszenie na aplikacji, że ktoś nieopodal zamówił kurs. Masz 3 gwiazdki. Jechałem tam w mniej niż 5 minut. 5 gwiazdek, do samochodu wsiadła para, a w ich zachowaniu nie było nic nadzwyczajnego. No i se siedzą, tak. Jechaliśmy przez jakieś 10 minut, aż w końcu dojechaliśmy do jak przypuszczałem. Pokazałbym wam, co pisze na kubku, ale nie mogę, to jest zbyt osobiste. Dobra, 10 tysięcy łapek i pokażę wam, co pisze na kubku. To jest kubek, który dostałem od mojej żony. Aż w końcu dojechaliśmy do, jak przypuszczałem, ich domu. Ta. Po dosłownie paru sekundach, odkąd wysiedli, dostałem powiadomienie o kolejnym kursie. Od razu? Tego samego baru, z którego odbierałem parę. Oho. To raczej normalna sytuacja i dość często mi się przytrafiała. Z jednego baru. Weekendy. Dobra, okej. Gdy dojechałem na miejsce, czekał na mnie mężczyzna. Miał brudne ubrania i wyglądał, jakby od tygodni się nie mył. Taki Menelaos. Był pierwszy tak zaniedbany pasażer, jakiego wiozłem, więc nie przejąłem się. Gdy wsiadł do środka, uświadomiłem sobie, że miał wybrany dokładnie ten sam adres, pod który chwilę wcześniej zawiozłem tamtą parę. Oho, nie zadawaj pytań. Do niego i powiedziałem, okay. Widzę, że jedziesz pod ten sam adres, co moi poprzedni pasażerowie. Znacie się? Nastała głucha cisza. Ta, jestem ich ojcem. Zdezorientowany, więc udając, że to pytanie nie padło, odwróciłem się z powrotem i kurs. Ruszyłem. No oczywiście, że tak, nie zadawaj pytań. Na dzielony kurs w aplikacji. Dzielony poczułem kurs. Ulgę.
Nie chciałem siedzieć w samochodzie sam z tym dziwnym gościem. Ktoś wejdzie do auta, to tak działa? Kolejnego pasażera. Moim oczom ukazała się młoda i atrakcyjna kobieta o nie. O blond włosach. Znaczy, o tak, ale o nie. Pasażerowie siadają z tyłu, ale o. Nie chcąc, aby kobieta czuła się zakłopotana, powiedziałem, żeby usiadła z przodu. O nie. Dopiero po chwili zorientowałem się, że kobieta też jedzie dokładnie pod ten sam adres, co mężczyzna i para, którą wiozłem poprzednio. Co to za jakieś swing party się tu... Czekaj, bo ta historia z Uberem coraz bardziej się rozkręca. Para, którą wiozłem poprzednio. Dawaj. W tamtym momencie domyśliłem się, że coś tu nie gra. Co jest grane? Nie mogłem jednak zbyt wiele zrobić. Oboje? Bez zbędnych pytań po prostu zawiozłem ich pod podany adres. Jak oboje na ten sam adres? Miejscu, to jest niemożliwe. Oboje w ciszy wysiedli z auta, przytulili za sobą drzwi i ruszyli w kierunku domu. Musieli mieć klucze albo było otwarte, bo po prostu weszli do środka. Co jest? Parę minut, licząc na nowe zgłoszenie. W to samo miejsce. Postanowiłem odjechać. Gdy już zapinałem pasy, nagle kobieta podbiegła z przerażoną miną i waląc w okno krzyczała: Oferę. Przyjaciel potrzebuje pomocy. Oferę. Nie myśląc długo, po prostu wysiadłem i zacząłem biec do domu. Gdy odważnie. Wszedłem do środka, moim oczom ukazały się plamy na podłodze. Szybko uświadomiłem sobie, że to była krew. Cofnąłem wino! I już chciałem stamtąd wybiec, żurawinowe. Kiedy nagle mężczyzna zamknął drzwi i spojrzał na mnie trzymając w dłoni nóż. Kobieta śmiała się maniakalnie, a mężczyzna podszedł do mnie i kazał mi uciekać. Zacząłem biec, a mężczyzna biegł tuż za mną. Nie wiedziałem, co mam zrobić i dzięki Bogu, gdy wbiegłem za róg, mężczyzna poślizgnął się na plamie krwi. To była moja szansa, aby znaleźć jakąś kryjówkę. Co jest grane? Wszedłem do jednego z pokojów na piętrze, a następnie schowałem się w szafie. Jaki plot twist w ogóle? Czyli tamta, co wysiadała z auta, była z tym samym typem? W szafie, dobra. Tam słyszałem głośne odgłosy kroków dobiegające ze schodów. Głośne odgłosy. Kobieta nie przestawała się śmiać. Ha, 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 siedziałem tam przez 5 minut, które trwało jak cała wieczność. Oddychaj. Po chwili usłyszałem syreny policyjne, a zaraz po nich odgłos kroków zbiegających po schodach w dół. Gdy wyszedłem z kryjówki, zauważyłem, że wszędzie jest krew. To jest najbardziej naciągana historia, domu, jaką widziałem. Gdzie była już policja. Okay. Niestety, nigdy nie udało im się ich złapać. I na ciebie zrzucili winę. Należał dom, była ranna, ale na szczęście oboje przeżyli. Po tamtym dniu podjąłem decyzję, że tamten kurs był ostatnim w moim życiu. Dość szybko udało mi się znaleźć nową pracę. I teraz mam tylko nadzieję, że już nigdy w życiu nie spotkam tych ludzi na swojej drodze. Myślałem, że jeszcze ten typ Menelaos wejdzie mu do sklepu. Poproszę kanapkę. Ja sobie pokroję. Z nożem, wiecie o co chodzi. Najbardziej naciągana historia, jaką widziałem w historii kanału Wonsi. Niezła, natomiast mega dziwna. I może ona właśnie spowoduje, że nie zaśniesz dzisiaj w nocy. Bordo. Ode mnie to tyle, jeżeli chcecie więcej strasznych tutorii na kanale, dajcie znać pod spodem w komentarzach, napiszcie hashtag Uber i wsiadajcie do tyłu, zostawiając subskrypcję i łapeczkę w górę i jedziemy dalej w podróż pełną przygód. Na razie.